czarny, kto tam jest podpisany? Dobrze. Nie ma? To weź to. A weź to. Tylko proszę nie czytać, co jest tam podpisane. Przeczytać tekst, a nie, nie. Dobrze, to dobrze. Adaś, nie ma. Jak będzie problem, to proszę powiedzieć, ja wam pomogę, tak? Wobec tego proszę bardzo, zaczynamy. Nasza ojczyzna, ojczyzna nasza to wieś i miasto, i las, co szumi wioską ostro, obok i słońce, co świeci jasno, zboże, co w polu rośnie soko. Ojczyzna nasza to dom i szkoła, i szara wstęga drogi za domem. Wszystko, wszystko, co jest dookoła, ta bliska sercu odwaga znajoma. To mowa, którą od dziecka znamy, to ludzie, których nikt nie pokona. Gorącym sercem Ciebie kochamy, nasza ojczyzno ziemiorodzona. Tu czarny węgiel, tu wszędzie Polska,
tu ojczyzna. Pyta się synu, gdzie jest i jaka. Nie wiem, nie żadnej krainie leży. Jest w każdym biednym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. Szumnie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie, znajdzie się w każdym dobrym uczynku. Słuchajcie, słuchajcie, jesteśmy młodzi, nawet jeszcze mali, lecz dzień dzisiejszy chcemy razem z dorosłymi obchodzić, co ojczyznę i miasto nasze budowali. Słuchajcie i krzyknijcie głośno, niech cały świat usłyszy. Kochamy Cię, Ziemio! Za liście jesienią, za pierwszy śnieg biały. Kochamy Cię, Ziemio! Za błękit nad głową, za ptaki w powietrzu, za Odrę i Wisłę, za góry i morze. Kochamy Cię, Ziemio! Za węgiel i zboże, za Kraków, Warszawę. Kochamy Cię, Ziemio! Czym Ci się, Polsko, odwdzięczymy? Za ból, za Twe tragiczne dzieje, codziennym trudem, budowaniem, radosnym szczęściem, myślą śmiałą. Abyś najmniejszym była domem, by światło w Twoim progu stało. Tej ziemi, którą sercem jest Warszawa, a serdeczną arterią Wisła, nie odda za skarbie świata, bo ją kocha, bo to moja ojczyzna. Jaki to kraj, na mapę spójrz, do polnej róży jest podobny. Jaki to kraj, nie pytaj już, lecz sam słuchając serca powiedz, to nasza Polska, jak polna róża, tutaj wyrosła przed wiekami, to nasza Polska. Szczególnie w chwilach trudnych, gdy życie smaga.
Szukamy wtedy w pamięci tych lat, w których byliśmy najszczęśliwsi i pewni, że nic nam nie grozi, bo serce matki o wszystkim dobrze wiedziało i chroniło nas przed trudnościami. Każdy z nas w sercu swoim chowa wdzięczność za to, że dała nam największy skarb – życie. Wdzięczność swą wyrażamy różnie, ale szczególną okazją jest Twój dzień, Dzień Matki, który obchodziliśmy wczoraj, 26 maja, w okresie rozkwitania najpiękniejszych kwiatów. Zapewnię, dlatego, by je wszystkie można było Wam, drogie nasze mamy, ofiarować. Dziś dla Ciebie, mamo, świeci słońce złote. Dla Ciebie na oknie usiadł barwny motyl. Dziś dla Ciebie, mamo, płyną białe chmurki, a wiatr je układa świąteczne laurki. Dziś dla Ciebie, mamo, śpiewa ptak na klonie. I dla Ciebie kwiaty pachną też wazony. Dzisiaj, droga mamo, masz twarz uśmiechniętą. Niechaj przez rok cały trwa to Twoje święto. Za szybą wieczór tu światło w oczu i lampy palą się na ścianach. Jasny jest pokój, złoty jest pokój, bo obok siedzi mama. Mama, jak dobre słowo. Mama, jak... Uśmiech, jak dobre słowo. Mama, jak cisza i jak muzyka. Basia w łóżeczku słuchana w ciszę, niebieskie oczy przymyka i wkracza w ogród kolorowy, gdzie dziwne kwiaty, dziwne drzewa. I teraz nie wie, czy to ptaki, czy to jej mama śpiewa. Świtem te oczy otwiera, nutka na zewnątrz, jak słońce, tyle dni światła i ciepła, tyle miłości gorącej, tyle uśmiechu i ciszy, tyle spokoju, dobroci. Kogo się dotknie, ukoi, czego się dotknie, ozłoci. Pod dłonią wienia kominie, śpiewa szczero złoty ogień, uśmiecha się błogi, kiedy woła do nas. Dzieci drogie, kolacja, dzieci, kolacja, jako już wstydnie, prędziutko, wieczorem siada i myśli, co na śniadanie dać nam jutra. Nocą, gdy oczy zamyka, dźwięk mi niczego nie brak, tylko przechodzi przez boku, cicho jak księżyc wysełka. Dzisiaj, jak co dzień rano, zerwałam się do pracy. Wstajesz tak szybko, pomarzą o świcie, niby ptacy. Poczekaj, taka jest zajęta, odłóż na chwilę robotę, bo to dziś wielkie święto, czyś zapomniała o tym? Porzuć na chwilę troski, uśmiechnij się inaczej, popatrz, jakie ręce marszałskie od tej codziennej pracy. I oczy też masz zmęczone, kochane Twoje oczy, my wiemy, że dla nas one czuwają długo w nocy. Ty może myślisz o dzieci, nie widzą, nie spostrzegą, gdzieś to biegnie, gdzieś leci, nie zauważą niczego. Monika. My rozumiemy, to dla nas, tak męczysz, tak się trudzisz, bo pracy trzeba nie lada, więc dzieci wyrosną ludzie. Pogłasz nasz szorstką ręką, nasz czworo, twoją gromadkę. Kochamy Cię, Matenko, choć mówi się o tym rzadko. Kochamy Cię, Ziemio. Ty wiesz o tym, tak jak nikogo na ziemi. Patrz, wiosna, słońce złote, wiatr igra chmurami białymi. A teraz proszę pokazać mamom, jak bardzo je kochacie i co mi przygotowałyście na dzisiaj. Proszę bardzo. Maszureczki i buziak dla mamy. Thank you.
zadanie mam rozpoznać siebie w tym opisie. Proszę, Natalko, przeczytać pierwszą charakterystykę mam. Moja mamusia jest młoda, jest szczupła, średniego wzrostu, lubi palić papierosy, ale ja tego nie lubię. Moja mamusia lubi chodzić w spódnicy i lubi piec różne ciasta. Moja mamusia ma krótkie włosy i lubi jeździć na rowerze przez las. Lubi pracować. Trafnie, mamy się nie rozpoznali, bo mamy Miki nie ma. Moja mama jest szczupła, ma. Moja mama lubi różne róże i kołbanie. Pomaga mi w lekcje. Moja mama jest kochana, jest wysoka, ma jasny kolor włosów. Moja mama jest wesoła, lubi czytać książki i jak wraca z pracy, to się przebiera w dres niebieski. Proszę, czy ja to mama? Która mama się rozpoznała? To na pewno ja będę. Trafnie. Moja mamusia jest puszysta, ma włosy szaro-brązowe, oczy brązowe. Lubi się ubierać w spódnicę. Lubi chodzić na spacery. Lubi... długo spać. Długo. Jeść słodycze. Bardzo kocham swoją mamę. To chyba ja. A puszysta to się ja? Tak. Dobra, to mam.
lubi oglądać telewizję, czasem rozwiązuje krzyżówki, średniego wzrostu, krzywa. Tak, to sobie odpowiedź. Dla do rodziny. Na proszę. Mama się rozpozna pod tym portretem. Dla ułatwienia podam, że syn pisze. Żadna się nie rozgada. Nie. No, jak się czuję. No, to. Trudno pani rozpoznać, ale to pani zna. Proszę pani. Ale czy pani głośno, żeby mamy słyszały? Ja mam przecież kupa, włosy ma ciemne blond. Lubi chodzić w spódnicach i bluzkach. Oczy ma niebieskie. Moja mamusia lubi chodzić na spacery. No proszę. Oczy ma niebieskie, lubi chodzić na spacery. To chyba ja. Proszę, moja mamusia. Może staniesz, to wtedy mamy będzie słyszały. No. Moja mama ma 31 lat, lubi czytać książki i chodzić z nami na spacery. Jest, że... Na spacery jest wesoła. Moja mama lubi też banany. Tak. Pomarańcze. Pomarańcze, lubi czereśnie. Tak. Lubi... gadać z tatą i siedzi w domu. Banany, które się chodzić nie podpowiadają. Tak? Druga to mama też, chłopak pisze o swojej mamie. Jest wesoła. Rodzeństwo. Tak, jest z tak nami, tak. Dziewczynka, bo my podpowiadam, mama lubi słoneczny. Głupacz słoneczny.
cichuteńko, cichuteńko. To chyba ja? Chyba tak. Mama tak wstała. Moja mama lubi na jasne i krótkie włosy. Lubi palić papierosy, lecz ja tego nie lubię. Lubi się malować szminką i perfumować. No ty ją widzisz, rozstałem, no mogło się dać razy. Proszę, która to mama? Blond, krótkie włosy. Tak. No nie, to ja bym. Proszę bardzo. Moja mama jest krótka i ma czarne włosy. Moja mama jest kochana i uśmiechnięta, wesoła. Moja mama jest niska. No właśnie. Krótka charakterystyka, ale można się z nas poznać. Tak. Jest czuła, ma czarne włosy, jest kochana, uśmiechnięta, wesoła. O, proszę, do szczegółu. I kocha synek mamy. Synek. Jak ja pokazałam, a prosiłam, żebyście byli zgadzali. Tam się rozpoznało w tym dostępie. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę. Lubi czytać książki, lubi czerwone czereśnie. Uwaga. Lubi chodzić w spodniach, lecz najczęściej chodzi w spódnicach. Tak. I w garsonkach. Ma krótkie włosy koloru czarnego. Ulubione kwiaty mojej mamusi to lilie. Konwalie. Lubi banany. Lubi banany. Kocham swoją mamusię. No proszę. Jedna czarna mama w tej klasie. Trudno. Moja mama lubi czytać książki i robić porządki. I jeszcze do tego lubi kwiaty róże. A to już trudno. A ja pytam. No proszę, która mama? Tak. Moja mama lubi czuwać słonecznik, pali papierosy i wcale mi się to nie podoba. Lubi kwiaty, tulipany i konwalie. Owoców lubi banany i winogrona. Mama ma długie i ciemne włosy i niebieskie oczy. To chyba ja. Stylka się spotkała? Słusznie. Dziękuję. Proszę, kto jeszcze nam pozostał? Winogrona. Moja mama ma 35 lat, jest czubła, ma rude, krótkie włosy i niebieskie oczy. Lubi czytać książki. Długa słonecznik. Cienkie bluzki i spodnie. Chodzi płaskich pantoflach i jest pogodna. Bardzo kocham swoją mamę. Która to mama się rozpoznała? Może ja? Na pewno. Moja mamusia jest wysoka i puszczysta.
No to chyba ja, bo puszysta. Nie, 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 nie
Ale to sobie trzymajcie. Możecie do domu. Też jeszcze? To jest nic. Tu pani ma kubeczek? Nie ma. A tu proszę, Ana śniła, Krzysztof i Marta.